Mateusz, rozmawiamy po meczu z Kubą. To był twój debiut w WSB. Teoretycznie miałeś najbardziej wymagającego rywala. Kibice i eksperci spisywali cię na straty, a pokazałeś się z najlepszej strony. Jesteś zadowolony z tego, co pokazałeś w ringu? Czy jestem zadowolony? Dużo, dużo kibiców mówi, że fajnie zaboksowałem, podobało im się, ale moim zdaniem nie zaboksowałem na moje możliwości, na tyle, ile mogłem. Zaboksowałem, nie wiem, na 70% moich możliwości. Słabo, moim zdaniem słabo zaboksowałem. Czy jakbyś był w 100% dyspozycji, tak jak mówiłeś, że teraz to było twoje 70, to czy Kubańczyk byłby w ogóle w zasięgu? Był do ogrania? No, bym może by do ogrania, może by był. Nie wiem. A czego dzisiaj zabrakło w ringu? Dynamiki, oczka mi zabrakło, nie wiem, nóg mi w trzeciej rundzie mi nogi odjęło i chyba w czwartej już ręce, nie wiem. To był właśnie twój debiut w lidze WSB, pierwsze 5 rund, jak wytrzymałeś to kondycyjnie? Nie no, kondycyjnie dobrze wytrzymałem, nie? Myślisz, że takie starcia w WSB to dadzą ci dużo doświadczenia na przyszłość, walki właśnie z takimi mistrzami, czy bardziej takie, no jak widziałeś, niektórzy z twoich kolegów byli deklasowani w ringu i da im to po prostu odwrotny efekt, że będą rozbici. Jak twoim zdaniem, jakie pierwsze twoje wrażenie po WSB? No walki z najlepszymi na pewno mi dadzą bardzo dużo doświadczenia, wiele doświadczenia, dużo się będę uczył z tych walk, dużo wyciągał wniosków po walkach. No i cóż, trzeba ciężko trenować i dalej boksować z najlepszymi.